Gimnazja Uniwersytetu Zielonogórskiego Anna Urbańska. Witam Państwa. Znajdujemy się w Auli Uniwersyteckiej, gdzie za kilka minut rozpocznie się inauguracja roku akademickiego 2013-2014. Za chwilę na scenę wkroczy poczet sztandarowy, władze uczelni i członkowie Senatu. Na początku uroczystości rektor profesor Tadeusz Kuczyński przedstawi osiągnięcia Uniwersytetu w ostatnim roku, a także plany uczelni na najbliższą przyszłość. Ważnym momentem inauguracji jest immatrykulacja nowo przyjętych studentów i doktorantów. W tym roku studia na Uniwersytecie Zielonogórskim na trzech poziomach kształcenia rozpocznie blisko 5 tysięcy nowych studentów. Rozpoczynamy transmisję uroczystości. Zapraszam Państwa, bądźcie Państwo z nami. Szanowni Państwo, drodzy goście, pragnę bardzo serdecznie powitać Państwa na uroczystej inauguracji roku akademickiego 2013-2014 na Uniwersytecie Zielonogórskim. To 13. inauguracja Uniwersytetu. Czujemy się zaszczyceni, że w naszej inauguracji uczestniczyć będą znakomici goście. Witam senatorów i posłów Rzeczpospolitej Polskiej. Panią senator Helenę Chatkę, pana senatora Stanisława Iwana, pana posła Witolda Czarneckiego. Witam przedstawicieli władz państwowych i samorządowych w osobach wojewody lubuskiego pana Jerzego Ostrołucha, marszałka województwa lubuskiego panią Elżbietę Polak, prezydenta Zielonej Góry pana Janusza Kubickiego, wiceprezydenta Zielonej Góry pana Dariusza Lesickiego, starostę powiatu zielonogórskiego pana Ireneusza Plechana, wójta gminy Zielonej Góry pana Mariusza Zalewskiego, burmistrza Lubska pana Bogdana Bakalarza. Witam również wszystkich przybyłych na uroczystość przedstawicieli samorządów naszego regionu. Szczególnie serdecznie witam ordynariusza diecezji zielonogórskiej, jego ekscelencję księdza biskupa doktora Stefana Rygmunta.
a także naszego doktora honoris causa, księdza biskupa, seniora, doktora Adama Dyczkowskiego. W naszej uroczystości biorą też udział władze innych uczelni. Pełnomocnik rektora Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu, komendant do spraw studenckich, profesor Janusz Szelka, nasz wielki przyjaciel. Bardzo serdecznie witam. Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gorzowie Wielkopolskim, pani profesor Izabela Skorupska-Raczyńska. Witam serdecznie. Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie, profesor Wiesław Miczulski. Witam serdecznie. Rektor Zielonogórsko-Gorzowskiego Wyższego Seminarium Duchownego w Gościkowie, Paradyżu, ksiądz dr Paweł Łubaczewski. Witam serdecznie. Rektor Lubuskiej Wyższej Szkoły Zdrowia Publicznego w Zielonej Górze, pan profesor Alfred Owoc. Oraz rektor Zachodniej Wyższej Szkoły Handlu i Finansów Międzynarodowych w Zielonej Górze, profesor Zbigniew Pierożek. Witam doktora honoris causa Uniwersytetu Zielonogórskiego, pana profesora doktora habilitowanego Lecha Górniewicza wraz z małżonką. W naszej uroczystości biorą też udział prezes Euroregionu Szprew Anysa Bubr, pan Czesław Fiodorowicz. Lubuski kurator oświaty, pani Bogna Ferenstein. Komendant Wojewódzki Policji w Gorzowie Wielkopolskim, nadinspektor Ryszard Wiśniewski. Zastępca komendanta Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wielkopolskim, brygadier Jarosław Korzeniowski. Prokurator okręgowy, pan Alfred Staszak. Prezes Sądu Okręgowego w Zielonej Górze, pan Marek Witczak. Komendant miejski Państwowej Straży Pożarnej w Zielonej Górze, młodszy brygadier Dariusz Mach. Bardzo serdecznie witam wszystkich obecnych wśród nas kolegów rektorów Uniwersytetu Zielonogórskiego i byłych zielonogórskich uczelni wyższych. Pana profesora Czesława Osankowskiego z małżonką. Pana profesora Michała Kisielewicza z małżonką. Pana profesora Kazimierza Boncala. Pana profesora Tadeusza Bilińskiego. Oraz pana profesora Mariana Miłka. Witam serdecznie obecnych dziś z nami przedstawicieli instytucji, szczególnie tych współpracujących z naszą uczelnią, ale i tych wszystkich innych pozostałych, które w przyszłości będą z nami współpracowały. Wszystkich dyrektorów banków, zakładów pracy, organizacji społecznych, przedstawicieli prasy, radia i telewizji. Wreszcie pragnę bardzo serdecznie powitać wszystkich pracowników i studentów naszego uniwersytetu. Szczególne powitania kieruję do studentów pierwszego roku. Życzę im satysfakcji z wybranego kierunku studiów i przekonania, że wybrali właściwą uczelnię. Szanowni Państwo, w minionym roku zielonogórskie środowisko akademickie poniosło dotkliwą stratę. Odeszli od nas na zawsze dr Grażyna Mazurkiewicz, dr habilitowany inżynier Jerzy Mutwil, profesor Uniwersytetu Zielonogórskiego, profesor dr habilitowany Krzysztof Niemiec i artysta kwalifikowany pierwszego stopnia Zenon Polus. Bardzo proszę, uczcijmy pamięć zmarłych kolegów chwilą ciszy. Dziękuję bardzo serdecznie. Szanowni Państwo, swoje tegoroczne przemówienie inauguracyjne chciałbym zacząć od przedstawienia kilku istotnych trendów i tendencji,
które zaistniały w ostatnich kilku latach w polskim życiu akademickim, a które mogą mieć istotny wpływ na przyszłość polskich uniwersytetów. Uważam, że po zapoznaniu się z nimi łatwiej będzie Państwu ocenić obecną sytuację uniwersytetu i perspektywy jego dalszego rozwoju. Po pierwsze, w roku akademickim 2010-2011 wynik finansowy 19 uniwersytetów polskich zmniejszył się o około 45 milionów złotych, a w kolejnym roku akademickim 2011-2012 o kolejne 96 milionów złotych. Stosunek przychodów do kosztów w latach 2009-2012 obniżył się o prawie 5%, co biorąc pod uwagę narastającą tendencję spadkową, może oznaczać, że w 2013 będzie to już 8%, czyli ogromny spadek. Uczelnie akademickie, a zwłaszcza uniwersytety, nie są przedsiębiorstwami typu komercyjnego. Ewentualne zyski są niewielkie i lokowane w bieżące inwestycje. W takich warunkach skutkiem prognozowanych zmian mogą być duże zaburzenia w ich funkcjonowaniu. Po drugie, w przyszłym roku na polskie uczelnie akademickie planuje się przeznaczyć podobną ilość pieniędzy jak w roku 2013, ale może być ich jeszcze mniej, gdyż Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zostanie po raz pierwszy obciążone budżetem polskiego udziału w międzynarodowych jednostkach naukowych, na przykład CERN. Po trzecie, wzrasta tendencja do likwidacji kierunków, na które przychodzi mniej studentów, ponieważ ich utrzymanie jest nieopłacalne. Bez refleksji na temat misji uniwersytetów, ich roli kulturotwórczej i spojrzenia w najbliższą nawet przyszłość. Po czwarte, utrzymuje się tendencja do działań wymuszających na uniwersytetach działania komercyjne, negując jednocześnie ich znaczenie kulturotwórcze. Wymaga się od uczelni poprawy efektywności finansowej, zapominając jednocześnie, że tylko część kierunków uniwersyteckich może prowadzić bezpośrednio do innowacji, wdrożeń czy patentów. Po piąte, prowadzona przez kilka ostatnich lat kampania medialna i polityka ministerstwa sugerująca, że opłaca się studiować głównie kierunki związane bezpośrednio ze sferą wytwórczą, reagującą na lokalne potrzeby dzisiejszych rynków pracy, przyniosła konkretne efekty w postaci zmniejszenia naboru na nauki humanistyczne i społeczne. Stawia to wiele uniwersytetów klasycznych w trudnej sytuacji finansowej. I wreszcie po szóste, polityka Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zmierzając do utworzenia elitarnej grupy uniwersytetów klasycznych, nie pozostawia żadnych złudzeń, że działania w tym kierunku warte są jakiegokolwiek zachodu. Uniwersytet musi mieć 10 uprawnień doktorskich w ściśle określonych obszarach naukowych. Akademii wystarczą 2 dowolne uprawnienia do doktoryzowania. To są ogromne koszty. Koszty są bardzo wysokie pozyskiwania tych nowych uprawnień, a jednocześnie nie stworzono żadnych mechanizmów finansowych, które by uczelniom pozwoliły na ich pokrycie. Uwarunkowania, o których przed chwilą wspomniałem, powodują, że wszystko, co stanie się z naszym uniwersytetem, miejscem naszej pracy, istotną częścią codziennego życia całej społeczności akademickiej, zaczęło zależeć przede wszystkim od nas samych. Niestety już nie od rządu, ministerstwa, władzy we wszystkich jej formach, ale właśnie od nas. Jeżeli zrozumiemy, że to nasze własne działania, często trudne, bo pełne samoograniczeń, konieczności wzięcia na siebie odpowiedzialności, podejmowania śmiałych i pełnych wyrzeczeń inicjatyw, mogą zdecydować o losie uniwersytetu, stanie się on naprawdę bezpieczny. Szanowni Państwo, w tym trudnym dla nas wszystkich roku całkiem sporo udało się zdziałać. Największym wymiernym sukcesem minionego roku jest uzyskanie przez nas prawa do doktoryzowania w dyscyplinie ochrona środowiska, ostatniego uprawnienia brakującego uniwersytetowi do tego, aby pozostać na liście uniwersytetów klasycznych. Nie mniej dumni jesteśmy z uzyskania uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego aż w 2 dyscyplinach – astronomii i budownictwie. Tylko w ciągu ostatniego roku udało nam się liczbę tych uprawnień niemal podwoić, bo dotychczas mieliśmy 3 z historii, elektrotechniki i matematyki. Dzisiaj bilans naszych uprawnień to 15 praw do nadawania stopnia naukowego doktora i 5 praw do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego. Był to ważny rok dla historii Uniwersytetu Zielonogórskiego. Senat przyjął jeden z najważniejszych dla Uniwersytetu dokumentów, strategię rozwoju
Uniwersytetu Zielonogórskiego na lata 2013-2020. Dokument został opracowany przez zespół naukowców z Wydziału Ekonomii i Zarządzania i skonsultowany przez wszystkie istotne gremia akademickie. Zostały w nim wskazane główne zamierzenia i kierunki rozwoju uczelni w perspektywie najbliższych kilku lat. Ważnym dla naszej uczelni sukcesem jest powołanie dwóch sztandarowych uniwersyteckich kierunków prawa i administracji. Mamy już wszystkie niezbędne zgody na prowadzenie 5-letnich jednolitych studiów magisterskich na kierunku prawo i 3-letnich studiów pierwszego stopnia na kierunku administracja. Staramy się teraz o zgodę na studia drugiego stopnia i jestem pewien, że zdążymy ją uzyskać przed rozpoczęciem kolejnego roku akademickiego. Prawo i administracja to nie jedyne kierunki, na jakie w przyszłym roku przeprowadzimy pierwszą rekrutację. Powołaliśmy także logistykę, inżynierskie studia pierwszego stopnia na Wydziale Ekonomii i Zarządzania i politykę publiczną, licencjackie studia pierwszego stopnia na Wydziale Humanistycznym. A w planach mamy jeszcze kierunek lekarski, dziennikarstwo i psychologię. Szanowni Państwo, dla Uniwersytetu Zielonogórskiego najważniejszym celem było zawsze kształcenie studentów na wysokim poziomie i uprawianie ważnych dla kraju i regionu badań naukowych. Przy czym jedno nierozerwalnie wiąże się z drugim. Największe wysiłki podjęliśmy w celu poprawy jakości kształcenia. Już na początku tego roku Senat Uniwersytetu Zielonogórskiego wprowadził uczelniany system zapewnienia jakości kształcenia. Została powołana uczelniana rada do spraw jakości kształcenia i dwaj pełnomocnicy do spraw jakości kształcenia, to pani dr Elżbieta Kołodziejska, i do spraw ewaluacji jakości kształcenia pan profesor Krzysztof Witkowski. Ich zadaniem są systematyczne działania, by jakość naszych usług dydaktycznych nie spadała poniżej międzynarodowych standardów. Na tym polu szczególne podziękowania należą się prorektor do spraw jakości kształcenia pani profesor Magdalenie Graczyk. To zasługa jej i jej pionu. Sygnały o jego znakomitym funkcjonowaniu dochodzą do mnie z wielu wydziałów. W minionym roku nasze wydziały zostały po raz pierwszy poddane ocenie instytucjonalnej przez Polską Komisję Akredytacyjną. Ocena dotyczyła jakości kształcenia nie tylko na studiach pierwszego i drugiego stopnia, ale także na studiach doktoranckich oraz studiach podyplomowych. Ocenę pozytywną otrzymały już Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, Wydział Mechaniczny, Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii oraz Wydział Artystyczny. Wydział Humanistyczny jest już po kontroli i oczekuje na decyzję. Stale też są poddawane ocenie programowej nasze kierunki. Polska Komisja Akredytacyjna pozytywnie oceniła ich już 31. W tym trzeba podkreślić, że informatyka otrzymała ocenę wyróżniającą, a ostatnio ocenianemu pielęgniarstwu do uzyskania oceny wyróżniającej zabrakło zaledwie kilku punktów. Dziś na Uniwersytecie Zielonogórskim pracuje 883 pracowników naukowych, w tym 264 profesorów i doktorów habilitowanych, 421 adiunktów, 116 wykładowców i starszych wykładowców i 82 asystentów. Myślę, że ta liczba, jak na tak młody uniwersytet, jest bardzo imponująca. Wysoka jakość kształcenia związana jest bezpośrednio z jakością kadry naukowej. W minionym roku czterech naszych pracowników odebrało z rąk prezydenta Rzeczpospolitej Bronisława Komorowskiego nominacje profesorskie. Tytuł profesora nauk humanistycznych otrzymał doktor habilitowany Krzysztof Maćkowiak. W dziedzinie sztuk plastycznych doktor habilitowana Paulina Komorowska-Birger. Nauk społecznych, doktor habilitowany Zdzisław Wołk, a w dziedzinie sztuk muzycznych doktor habilitowany Juliusz Karcz. Warto dodać, że w tym samym czasie aż 17 naszych doktorów uzyskało stopień naukowy doktora habilitowanego. Pod koniec września ogłoszono wyniki parametryzacji naukowej. Znakomicie wypadły nasze dwa wydziały, uzyskując kategorię A. Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii, który uplasował się na 7. miejscu w Polsce, i Wydział Fizyki i Astronomii, miejsce 8. Co to znaczy? To znaczy, że Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii wyprzedzony został jedynie przez odpowiednie wydziały tak renomowanych uczelni jak Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu i Politechnika Łódzka.
Myślę, że to mówi za siebie. A Wydział Fizyki i Astronomii wyprzedziły jedynie Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Jagielloński, Akademia Górniczo-Hutnicza, Uniwersytet Śląski, Politechnika Warszawska i Politechnika Wrocławska. Bardzo dobrze, bo wyprzedzając między innymi takie uczelnie jak Politechnika Warszawska czy Politechnika Poznańska, oceniony został Wydział Ekonomii i Zarządzania. Ogólnie wśród uniwersytetów polskich zajęliśmy ex aequo 12, 14 miejsce. Serdecznie gratuluję dziekanom i pracownikom wszystkich wydziałów. Szanowni Państwo, jednym z podstawowych źródeł pozyskiwania dodatkowych środków finansowych na utrzymanie uczelni stają się obok prowadzenia studiów niestacjonarnych i podyplomowych projekty badawcze. Z zadowoleniem mogę Państwa poinformować, że w pierwszym roku kadencji nasi pracownicy naukowi złożyli aż 95 wniosków o finansowanie projektów badawczych do Naukowego Centrum Nauki, do Narodowego Centrum Nauki. W dotychczas rozstrzygniętych konkursach na zgłoszone przez nas 53 wnioski zatwierdzono 8 na sumę 2 600 000. Daje to współczynnik sukcesu około 15%, tylko nieznacznie niższy od średniej krajowej. W konkursach do tej pory nierozstrzygniętych czekają kolejne 42 nasze wnioski. Jesteśmy przekonani, że wiele z nich znajdzie akceptację gremiów oceniających. Chciałbym podkreślić, że według danych Narodowego Centrum Nauki z czerwca 2013 roku nasz uniwersytet zajął 13 miejsce wśród 19 polskich uniwersytetów klasycznych. Pod względem ilości zatwierdzonych projektów warto wspomnieć, że takie samo miejsce wśród uniwersytetów uzyskaliśmy w rankingu naukowym opublikowanym przez Politykę w maju 2013 roku. Czyli na 13-lecie uniwersytetu mamy bardzo wiele 13 miejsc wśród 19 uniwersytetów. Uważam, że jak na tak młody uniwersytet jest to całkiem dobrze. W upływającym roku Uniwersytet Zielonogórski zakończył też jedno zadanie na kwotę 4 miliony złotych w ramach programu strategicznego Zintegrowany System Zmniejszenia Eksploatacyjnej Energochłonności Budynków ogłoszonego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Nasi pracownicy starają się o granty nie tylko w polskich instytucjach finansujących naukę. Aktualnie realizowanych jest 11 projektów międzynarodowych, w tym w ramach 7 programu ramowego Unii Europejskiej. Nasi naukowcy są aktywnymi uczestnikami wielu konsorcjów o wymiarze zarówno polskim, jak i zagranicznym. Wystarczy tu wymienić Narodowe Centrum Radioastronomii i Inżynierii Kosmicznej, Smart Power Grid Polska czy EDF Polska. Dotychczasowe osiągnięcia naukowe pozwalają nam optymistycznie patrzeć w przyszłość. W tym miejscu muszę podkreślić rolę, jaką w tym zakresie odegrał profesor Janusz Gil, prorektor do spraw nauki i współpracy z zagranicą, który osobiście bardzo się zaangażował w przygotowywanie wniosków, a także pracownicy działu nauki i działu współpracy z zagranicą, którzy organizują na uniwersytecie akcje promocyjne ogłaszanych konkursów i z dużym zaangażowaniem służą naukowcom swoją wiedzą i doświadczeniem. Nie sposób w tym miejscu nie wspomnieć o sukcesie pani dr Moniki Schenher, która jako jedna ze 137 osób w Polsce otrzymała stypendium ministra nauki i szkolnictwa wyższego dla młodych, wybitnych naukowców. O uznaniu dla zielonogórskiego środowiska akademickiego świadczy powierzenie naszemu uniwersytetowi w upływającym roku organizacji 3 prestiżowych konferencji rektorów polskich. Konferencji rektorów uniwersytetów polskich, Konferencji Rektorów Polskich Uniwersytetów Technicznych oraz Uniwersyteckiej Komisji Nauki. Wzrasta mobilność naszych pracowników. Aby ułatwić im wyjazdy zagraniczne na konferencje, sympozja czy seminaria, podpisujemy kolejne umowy bilateralne. Rośnie zainteresowanie programem Erasmus. Zarówno studenci, jak i pracownicy wykazują coraz większe zainteresowanie programem. Liczba wyjeżdżających w tym roku w jego ramach studentów wzrosła o prawie połowę, o 43%, a pracowników o 20%. W dalszym ciągu, pomimo istotnego wzrostu, liczba wyjazdów jest za mała. Największą przeszkodę stanowi tutaj zbyt słaba znajomość języków obcych. Ale wyjeżdżających staramy się wspomagać, organizując dla nich kursy przygotowawcze z języków angielskiego, niemieckiego i hiszpańskiego. W ramach wymiany Erasmus wielki sukces odniosła studentka Colette Neumann, która w ramach tego programu przyjechała do nas z Uniwersytetu w Lipsku i wygrała ogólnopolski konkurs na najlepszego studenta zagranicznego w kategorii studia licencjackie.
Słowa uznania należą się jej opiekunce, pani profesor Inetcie Nowosad z Wydziału Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu. W maju bieżącego roku złożyliśmy do Komisji Europejskiej wniosek o nadanie Erasmus University Charter, dającej prawo do uczestniczenia w nowym programie edukacyjnym Erasmus Plus na lata 2014-2020. Program ten może okazać się dla nas szczególnie atrakcyjny, gdyż obejmie część krajów położonych na wschód Polski. Oprócz programu Erasmus szukamy innych źródeł dofinansowania programów badawczych i wyjazdów zagranicznych. Jako pierwsza uczelnia akademicka w Polsce podpisaliśmy szczegółową umowę w ramach akademickiego programu Banku Zachodniego Santander Universidades. Szanowni Państwo, Uniwersytet Zielonogórski jest jednym z największych beneficjentów Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. W pierwszym rozdaniu środków unijnych w latach 2003-2007 Uniwersytet pozyskał około 20 milionów złotych. W latach 2008-2012 wykorzystaliśmy już około 40 milionów złotych. Prawdziwy boom inwestycyjny zaczął się dla nas w 2013 roku. Obecnie realizujemy 14 projektów dofinansowywanych z funduszy Unii Europejskiej na łączną kwotę przekraczającą 150 milionów złotych. Największe inwestycje, na których realizacje środki pochodzą z Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, to zakończona w grudniu 2012 roku Biblioteka Uniwersytecka 37 milionów złotych i Park Naukowo-Technologiczny, na którego budowę planujemy około 80 milionów złotych. Kiedy wspominam o bibliotece, chciałbym gorąco podziękować jej dyrektor, pani Ewie Adaszyńskiej, a także wszystkim pracownikom, którzy bez reszty zaangażowali się w jakże trudne zadania związane z przygotowaniem koncepcji pracy biblioteki, jej uruchomieniem i przeprowadzką, pracując po godzinach i, co równie ważne, bez dodatkowego wynagrodzenia. Wprawdzie w mniejszym zakresie, ale pozyskujemy także środki z programów krajowych na modernizację Wydziału Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji, która została zrealizowana z programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, a który to budynek będziemy mogli zobaczyć po zakończeniu inauguracji, otrzymaliśmy 27 milionów złotych. Wszyscy z Państwa, którym znany jest gąszcz przepisów, przez które trzeba przedrzeć się inwestując pieniądze, zwłaszcza te z funduszy europejskich, świetnie rozumieją, że wydawanie kwot rzędu kilku milionów złotych rocznie, jak to miało miejsce w latach 2003-2012, to zupełnie coś innego niż to, co ma miejsce w chwili obecnej. Musimy mądrze i odpowiedzialnie wydać ponad 150 milionów złotych w czasie krótszym niż półtora roku. Ze wszystkimi problemami związanymi z przygotowaniem projektów, a potem ich realizacją, w tej niezwykle trudnej sytuacji świetnie radzi sobie prorektor do spraw rozwoju, profesor Andrzej Pieczyński, z pracownikami całego pionu, któremu w tym miejscu chciałbym szczególnie serdecznie podziękować. Środki z LRPO to jedynie 85% kosztów inwestycji w Park Naukowo-Technologiczny. Pozostała kwota to wkład własny uczelni. Pozyskanie prawie 5 milionów złotych wkładu własnego na park możliwe było wyłącznie dzięki wsparciu z Urzędu Miasta Zielona Góra. Nie jest to zresztą jedyna pomoc od miasta, jaką otrzymaliśmy na inne podejmowane wspólnie przedsięwzięcia. Na samorząd miejski zawsze mogliśmy liczyć i możemy tylko marzyć, aby tak pozostało. Serdecznie dziękuję, panie prezydencie, za dotychczasową pomoc i przyszłą, także za deklarowane przejęcie kosztów utrzymania stadniny koni w Raculce, z utrzymaniem jej funkcji obsługi zajęć dla studentów uniwersytetu. Aktualnie trwają konsultacje prowadzone przez Urząd Marszałkowski dotyczące podziału środków unijnych w perspektywie 2014-2020. Przygotowujemy się do absorpcji tych funduszy. Pani marszałek Elżbieta Polak inwestycje w rozwój szkolnictwa wyższego w naszym regionie dostrzega jako jeden z najważniejszych priorytetów. Tak zresztą działo się również w kończącym się w tym roku okresie finansowania 2007-2013. Bardzo dziękuję pani marszałek za okazywaną nam do tej pory wielką życzliwość i pełni nadziei wchodzimy w nową perspektywę. Pomoc w nawiązywaniu przez uniwersytet kontaktów z instytucjami rządowymi włączył się bardzo aktywnie pan wojewoda Jerzy Ostrołuch. Zaowocowało to już podpisaniem szczegółowych umów o współpracy uczelni z policją, strażą pożarną i kuratorium, a także ofertą budowy w naszym Parku Naukowo-Technologicznym jedynego zewnętrznego na razie laboratorium badawczego
Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Dziękuję panu wojewodzie za szybkie i skuteczne włączenie się w pomoc Uniwersytetowi. Szanowni Państwo, w roku akademickim 2012-2013 na naszej uczelni studiowało 14 461 studentów, w tym 10 051 na studiach stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia, 164 na studiach stacjonarnych trzeciego stopnia i 4246 na studiach niestacjonarnych. W tym roku po raz pierwszy od kilku lat odnotowaliśmy znaczący spadek liczby studentów przyjętych na pierwszy rok studiów pierwszego i drugiego stopnia na poziomie 18%. To duży powód do zmartwień, ale chcę powiedzieć, że podobne problemy w naborze na studia stacjonarne odnotowało w tym roku wiele innych polskich uniwersytetów klasycznych. Choćby ostatnia informacja, nie wiem, sprzed tygodnia czy dwóch tygodni w prasie, że Uniwersytet Adama Mickiewicza ma też nabór niższy o 15%, a przecież to jest uniwersytet o ogromnej renomie. Podobne problemy w naborze na studia, dobrze, to już warto jednak w tym miejscu zaznaczyć, że liczba studentów przyjętych na Uniwersytet Zielonogórski na studia stacjonarne była w obecnym roku i tak o około 7% wyższa niż w roku 2008, czyli ostatnim roku, w którym uczelnie nie były jeszcze zmuszone przez algorytm do walki o studentów. Także to wcale nie jest źle, my wracamy do jakby normalnego poziomu. Nie należy się moim zdaniem tym załamywać. Liczba kandydatów na studia niestacjonarne obniżyła się około 20%, czyli podobnie jak w poprzednich latach. I jest to wynik lepszy niż na wielu innych uniwersytetach klasycznych. W każdym razie jest to dla nas sygnał, że na najbliższe lata musimy tak przygotować naszą ofertę, żeby nasza uczelnia stała się jeszcze bardziej konkurencyjna. Niewykluczone, że będziemy musieli zawiesić niektóre kierunki, ale w to miejsce pojawią się nowe z nowoczesnymi programami spełniającymi wszelkie wymogi naszych studentów, absolwentów i ich potencjalnych pracodawców. Prawo, administracja i inne nowe kierunki, o których już dzisiaj mówiłem, to tylko część naszego planu na walkę z niżem demograficznym. Jednostki posiadające uprawnienia do habilitacji mają też prawo tworzenia nowych, atrakcyjnych dla pracodawców kierunków według własnych programów. Wykorzystał tę możliwość Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii. I w tym roku z powodzeniem przeprowadzono rekrutację na nowy kierunek inżynieria danych, gdzie zgłosiło się ponad 60 studentów, czyli w historii matematyki jest to ewenement zupełnie. Zresztą jest to jedyny taki kierunek w naszym kraju. Także humaniści, którzy od dwóch lat odnotowują stały spadek kandydatów, zweryfikowali swoje propozycje i dziś tradycyjna politologia, na którą nie było chętnych, została zamieniona na politologię 40+ i kierunek został uratowany. Inny pomysł na zwiększenie liczby kandydatów na studia, w tym wypadku drugiego i trzeciego stopnia, to całkowita zmiana w naszych stosunkach z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Gorzowie. Chcemy z nią w pełni współpracować. W województwie lubuskim istnieją dwa duże miasta, Gorzów i Zielona Góra. Każdy z nich zasługuje na to, by być ośrodkiem akademickim. Zamierzamy aktywnie wspierać aspiracje Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gorzowie, by stała się uczelnią akademicką. Chcemy też rozwijać wzajemnie korzystną współpracę w kształceniu i badaniach naukowych. Możemy mieć tylko nadzieję, że w wyniku tego część absolwentów pierwszego lub drugiego stopnia rozpocznie kolejny etap kształcenia w naszym uniwersytecie. Duże nadzieje na zwiększenie ilości potencjalnych kandydatów na studiach w kolejnych latach wiążemy z planowanym na 2014 rok uruchomieniem przy Uniwersytecie gimnazjum i liceum sprofilowanym programem nauczania. Doskonale rozwija się współpraca Uniwersytetu Zielonogórskiego z Wietnamem. W ostatnim czasie podpisaliśmy 4 umowy z wietnamskimi uczelniami. Aktualnie studiuje u nas 20 studentów z Wietnamu na pierwszym, drugim i trzecim stopniu, a kolejne umowy dają nam nadzieję, że już w przyszłym roku liczba ta może się podwoić. Słowa uznania i wielkie podziękowania kieruję pod adresem profesora Van Kaolonga, który jest prawdziwym spiritus movens naszej tak dynamicznie rozwijającej się współpracy. Skoro o Wietnamie mowa, skorzystam z okazji, zapraszam wszystkich Państwa dzisiaj na uroczysty koncert z cyklu Mistrz i Uczennica, który odbędzie się z okazji inauguracji roku akademickiego o godzinie 19 w tej sali. A wystąpią pani profesor Lilia Kozubek, jej uczennica z Wietnamu, Ta Lan Puong.
Jestem przekonany, że te i wiele innych planowanych przez władze uczelni działań pozwolą nam z powodzeniem wzmocnić naszą pozycję wśród polskich uniwersytetów pomimo narastającego kryzysu demograficznego. Szczególne nadzieje wiąże z działaniami prorektora do spraw studenckich profesora Wojciecha Strzyżewskiego, który znakomicie współpracuje z Parlamentem Studenckim Uniwersytetu, a także w dużym stopniu zdynamizował pracę Biura Karier. W zwiększeniu aktywności naszych studentów i absolwentów widzę kolejną szansę na przeciwstawienie się niżowi demograficznemu. Szanowni Państwo, w minionym roku musieliśmy podjąć wiele niepopularnych decyzji, ale jestem przekonany, że była to jedyna słuszna droga do utrzymania Uniwersytetu Zielonogórskiego w takim kształcie, w jakim go sobie wymarzyliśmy. Przed nami jeszcze wiele pracy i dalszych wyrzeczeń, gdyż czas jest bardzo trudny dla całego szkolnictwa wyższego w Polsce. Rok temu w wywiadzie dla naszego miesięcznika powiedziałem, że mamy szansę na sukces. Dzisiaj mogę powiedzieć, że jesteśmy na ten sukces skazani. Parafrazując zresztą Kirsta, skazani na sukces. Kończąc, zwracam się do studentów, którzy w tym roku rozpoczynają studia w Uniwersytecie Zielonogórskim, bo przecież właśnie do Was dzisiejsza uroczystość jest skierowana. Życzę Wam, żebyście w naszej wspólnej szkole znaleźli wszystko to, co sobie wymarzyliście, żeby jak najszybciej stała się ona Waszym drugim domem. Miejscem, w którym nie tylko przyswaja się wiedzę, ale także żyje pełnią studenckiego życia, nawiązuje przyjaźnie, przeżywa radości i smutki, tak jak to w całym naszym życiu bywa. Życzę Wam, żebyście po zakończeniu studiów nie tylko szybko znaleźli dobrą pracę, ale także, żeby spędzony na Uniwersytecie Zielonogórskim czas pozostał dla Was na zawsze wspaniałym wspomnieniem. Dziękuję bardzo serdecznie. Obecnie przystąpimy do uroczystego otwarcia nowego roku akademickiego. Bardzo proszę o obecne o powstanie. Szanowni Państwo, ogłaszam otwarcie nowego roku akademickiego 2013-2014. Quod felix bonum faustum fortunatumque sit. Przystępujemy do immatrykulacji studentów. W imieniu Senatu i całej społeczności akademickiej pragnę raz jeszcze serdecznie powitać studentów pierwszego roku studiów i słuchaczy pierwszego roku studiów doktoranckich, którzy dziś rozpoczynają nowy etap swojego życia. Z satysfakcją i nadzieją witamy Was w naszym gronie. Proszę pana profesora Wojciecha Strzyżewskiego, prorektora do spraw studenckich, o przeprowadzenie aktu uroczystego ślubowania studentów, którzy uzyskali w ramach rekrutacji najwyższe oceny, a dziekanów o towarzyszenie mi w akcji immatrykulacji. Bardzo proszę. Szanowni Państwo, w uroczystej immatrykulacji studentów pierwszego roku udział wezmą. Z Wydziału Artystycznego pani Aleksandra Początek, kierunek grafika. Z Wydziału Ekonomii i Zarządzania pani Aleksandra Szewczyk, kierunek zarządzania. Z Wydziału Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji pan Szymon Sudolski, kierunek Automatyka i Robotyka. Z Wydziału Fizyki i Astronomii pani Maria Jurkowa, kierunek Fizyka Techniczna. Z Wydziału Humanistycznego pan Kamil Jągowski, kierunek Filologia Germańska. Z Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska pan Wiktor Skowron, kierunek Budownictwo.
z Wydziału Matematyki, Informatyki i Ekonometrii pani Anita Borowczak, kierunek Inżynieria Danych, z Wydziału Mechanicznego pani Magda Chruścińska, kierunek Zarządzanie i Inżynieria Produkcją, z Wydziału Nauk Biologicznych pan Kacper Pietkiewicz, kierunek Biotechnologia, z Wydziału Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu pan Wojciech Podsiadło, kierunek Wychowanie Fizyczne. Bardzo proszę wymienione osoby o wejście na scenę. Bardzo proszę Państwa o powstanie, a imatrykulowanych o powtarzanie za mną roty ślubowania studenckiego. Ślubuję uroczyście, że będę wytrwale dążyć do zdobycia wiedzy, i rozwoju własnej osobowości. Odnosić się z szacunkiem do władz uczelni i wszystkich członków jej społeczności. Szanować prawa i obyczaje studenckie. Oraz całym swym postępowaniem. Zaświadczać o godności i honorze. Studenta Uniwersytetu Zielonogórskiego. Dziękuję bardzo. Jego magnificencję rektora. Bardzo proszę o dokonanie akty immatrykulacji. Panu rektorowi towarzyszy będą czekania. Bardzo proszę. Szanowni Państwo, bardzo proszę siąść. Gratulując wszystkim studentom pierwszego roku przyjęcia na studia, pragnę złożyć im najlepsze życzenia, wiele satysfakcji z wybranego kierunku, przeżycia niezwykłej przygody intelektualnej oraz barwnego i udanego życia studenckiego.
Przystępujemy do immatrykulacji doktorantów i znowu proszę pana profesora Wojciecha Strzyżewskiego o przeprowadzenie aktu uroczystego ślubowania sukarzy doktoranckich, a dziekanów później o towarzyszenie mi w akcie immatrykulacji. Szanowni Państwo, w uroczystej immatrykulacji słuchaczy pierwszego roku studiów doktoranckich wezmą udział z Wydziału Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji pan magister inżynier Szymon Wermiński, z Wydziału Fizyki i Astronomii pani magister Dagmara Stolberg, z Wydziału Humanistycznego pani magister Katarzyna Poryszko, z Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska pani magister inżynier Maria Gortych, z Wydziału Nauk Biologicznych pan magister Damian Markulek. Bardzo proszę wymienione osoby o wejście na scenę. Ponownie poproszę Państwa o powstanie. A naszych doktorantów proszę o powtarzanie roty ślubowania. Ślubuję uroczyście, że będę wytrwale dążyć do zdobycia wiedzy i rozwoju własnej osobowości. Odnosić się z szacunkiem do władz uczelni i wszystkich członków jej społeczności. Szanować prawa i obyczaje akademickie oraz całym swym postępowaniem zaświadczać o godności i honorze doktoranta Uniwersytetu Zielonogórskiego. Dziękuję Państwu bardzo. Bardzo proszę ponownie Jego Magnificencję, pana profesora Tadeusza Kuczyńskiego o dokonanie aktu immatrykulacji. Panu rektorowi towarzyszyć będą dziekani. Gratulując wszystkim słuchaczom studiów doktoranckich, wszystkim słuchaczom studiów doktoranckich pierwszego roku przyjęcia na studia, pragnę złożyć im najlepsze życzenia dalszego dynamicznego rozwoju oraz radości zdobywania wiedzy. Bardzo proszę teraz pana wojewodę, pana Jerzego Ostrołucha o zabranie głosu. Bardzo proszę panie wojewodę. Magnificencjo rektorze, wspólnoto akademicka, księży biskupi ordynariuszu, szanowni parlamentarzyści, pani marszałek, panie prezydencie, szanowni państwo. Kilka miesięcy temu na jednej z konferencji organizowanych wspólnie z panem profesorem Kuczyńskim, a poświęconych cyfryzacji naszego województwa, naszego kraju, z przyczyn polemicznych próbowałem umiejscowić tradycję Urzędu Wojewody. Zauważyłem, że instytucja wojewody to instytucja prawie od 800 lat funkcjonująca w naszym kraju. Przez chwilę pomyślałem, że to chyba najstarsza, ale za chwilę przyszło otrzeźwienie. Zdecydowanie starszą jest instytucja uniwersytetu. I o ile o
wojewodzie, o instytucji wojewody, jego umiejscowieniu w konstytucyjnym porządku państwa można i należy dyskutować. O tyle o uniwersytecie, o jego wkładzie w rozwój Europy dyskutować już chyba nie należy, nikogo nie należy przekonywać. Wartości przypisane do uniwersytetu to wolność, organizacja życia społecznego, ale również autonomia. To te cechy, z których my, Europejczycy, jesteśmy dumni, że tu w Europie w XI wieku narodziła się instytucja uniwersytetu. Dumni jesteśmy również my, Lubuszanie, że od 2001 roku, od 13 lat, możemy inaugurować na naszym lubuskim uniwersytecie, przepraszam, zielonogórskim, rok akademicki. To powód do dumy, to powód do satysfakcji. Możemy odnieść wrażenie, że stopień wywianowania, mechanizmy wspomagania finansowego Uniwersytetu Zielonogórskiego są wypracowane z przemówienia magnificencji rektora. Tak je odczytałem. Wyniknęło jednak coś innego również. Wołanie o to, abyśmy my, Lubuszanie, zaczęli identyfikować się z uniwersytetem. Żebyśmy my, Lubuszanie, zaczęli być dumni z faktu posiadania w województwie lubuskim własnego uniwersytetu. Stwórzmy w sobie taki mechanizm, żeby obok różnych, niesłychanie ważnych znaków rozpoznawczych naszego województwa, już istniejących, żebyśmy wśród tych znaków, wśród tych instytucji, wśród tych wielu aktywności z podniesionym czołem mówili również: mamy własny uniwersytet. To zadanie dla nas na najbliższy okres. Panie rektorze, bardzo dziękuję za pana zaangażowanie w pomoc administracji rządowej. Wspominałem już o cyklu konferencji. Wspominałem również o współpracy z administracją zespoloną. Szczególnie dziękuję za pomoc, jaką deklaruje pan i władze uczelni na rzecz wspierania środowiska akademickiego w Gorzowie Wielkopolskim. To ważne dzieło, ale również coś, co może być symbolem budowania jedności województwa. Coś, co być może docelowo doprowadzi nas do jednej wielkiej lubuskiej uczelni. Chciałbym, kończąc, całej wspólnocie akademickiej życzyć roztropności rozumianej jako umiejętności rozpoznawania dobra i dochodzenia do tego dobra. Ale również chciałbym życzyć męstwa rozumianego jako odważne i cierpliwe dochodzenie do dobra. Dziękuję. Bardzo dziękuję panu wojewodzie i o wystąpienie proszę teraz panią marszałek Elżbietę Polak. Bardzo proszę, pani marszałek. Magnificencjo, panie rektorze, dostojni goście, drodzy studenci. Ten rok akademicki 2013-2014 jest szczególny. Również w tym roku wchodzimy w nowy budżet Unii Europejskiej, w nową perspektywę. W poniedziałek uczestniczyłam w Brukseli w posiedzeniu Związku Województw i nasz polski, unijny komisarz Janusz Lewandowski
zastanawiał się głośno, jak sfinansować więcej Europy za mniej pieniędzy. Ale zaraz optymistycznie dodał, że aż 3 kraje Unii Europejskiej składają się na jeden budżet dla Polski. I to właśnie Polska ma udowodnić, że polityka spójności Unii Europejskiej realizuje swoje cele. Dlaczego mówię o tym właśnie tutaj, dzisiaj? Bo to właśnie regionalne uczelnie w nowej perspektywie mają odegrać kluczową rolę. Rolę lidera, kreatora innowacji i nowoczesnych, inteligentnych rozwiązań, które mają zmieniać, napędzać, nakręcać rozwój gospodarczy. W tej perspektywie, o czym mówił pan rektor, udało się bardzo mocno wzmocnić infrastrukturę Uniwersytetu Zielonogórskiego. Tylko z Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego to aż 128 milionów. Nowy akademik, biblioteka, park naukowo-technologiczny, ale finansowaliśmy też z EFS-u, z Europejskiego Funduszu Społecznego studia doktoranckie. W tym roku też, do 25 października nabór, jeszcze jest szansa złożyć wniosek. Ale nie będzie już tak łatwo. Zmienia się ukierunkowanie polityki spójności, nowa perspektywa. To ma być inteligentny rozwój. Wzmacnianie inteligentnych specjalizacji. I dlatego to jest szansa właśnie dla regionalnych uczelni. Będziemy finansować komercjalizację wiedzy. Transfer wiedzy do biznesu. Zarząd Województwa Lubuskiego, panie rektorze, wpisał do kontraktu terytorialnego i do naszych strategicznych projektów właśnie rozwój parków naukowo-technologicznych. Będziemy finansować zadania, które właśnie będą wzmacniać nasze inteligentne specjalizacje. Wyznaczyliśmy je już w tej perspektywie. Drodzy studenci, to właśnie wy jesteście naszym regionalnym potencjałem inteligentnym. W tym nowym roku akademickim, gdy startujecie w nowy rozdział życia. Bardzo gorąco życzę wam wielu radości ze studiowania tutaj, na Uniwersytecie Zielonogórskim. Ale życzę wam również odwagi w podejmowaniu śmiałych wyzwań i nie bójcie się myśleć inaczej, kreatywnie, innowacyjnie, śmiało i odważnie. Mówcie o tym, co wam się nie podoba. Mówcie głośno o swoich problemach, bo tak jest w życiu, że to właśnie niezadowoleni wyznaczają postęp cywilizacyjny. Ale życzę wam przede wszystkim wiary i siły, bo każdy z was może zmieniać świat. Panie rektorze, życzę panu też tej siły i nadziei, o której pan mówił, i pragnę zapewnić o wsparciu samorządu województwa na to nowe otwarcie. Jestem przekonana, że nasze uczelnie regionalne będą mogły w nowej perspektywie wzmocnić bardzo mocno swoje inteligentne specjalizacje, rozwinąć się, rozwinąć skrzydła, tak żeby region lubuski był nie tylko konkurencyjny, tak jak to się udało osiągnąć teraz, ale przede wszystkim innowacyjny, żeby każdy z nas mógł powiedzieć, teraz właśnie mija 15 lat województwa lubuskiego, tu jest moje miejsce na ziemi. Wszystkiego dobrego. Bardzo dziękuję pani marszałek za tak obiecujące słowa i pełne nadziei. Teraz o wystąpienie bardzo bym prosił jego ekscelencję księdza biskupa doktora Stefana Regmunta, ordynariusza diecezji zielonogórsko-gorzowskiej. Bardzo proszę panie biskupie.
Magnificencjo, panie rektorze, wysoki senacie, ekscelencjo, księże biskupie, szanowni przedstawiciele parlamentu, panie wojewodo, pani marszałek, panie prezydencie, szanowni doktorzy honoris causa tej uczelni, wszyscy szanowni przedstawiciele nauki reprezentujący różne uczelnie, drodzy przyjaciele naszego uniwersytetu, kochani studenci. Uniwersytet Zielonogórski rozpoczyna nowy rok akademicki. U samego początku pracy próbuję patrzeć w przeszłość, przypominać pewne zdarzenia, fakty, robić pewne podsumowania, ale przede wszystkim też wskazuje nam na przyszłość i próbuje patrzeć na tę przyszłość z nadzieją. Muszę powiedzieć, że prowadzenie dzisiaj uniwersytetu nie jest łatwe. Dlatego i pan rektor, i senat, i wszystkie osoby go wspomagające mają niełatwe zadanie. Patrzymy na te różnego rodzaju zagrożenia, przeszkody, trudności. Widzimy migrację młodego pokolenia, 2 miliony ludzi, którzy nie u nas wybierają miejsce nauki czy pracy. Patrzymy na ten niż demograficzny, o którym była mowa. Słuchamy tych statystyk. 40 tysięcy więcej Polaków umiera, jeżeli przychodzi na świat. Wczytujemy się w te wszystkie zarządzenia, instrukcje, zasady funkcjonowania dawane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. I dostrzegamy szereg innych spraw, które trzeba uwzględniać w pracy uniwersyteckiej. Ojciec Święty Franciszek w środę minionego miesiąca czerwca mówił o tak zwanej kulturze odrzucenia. Zwraca uwagę świata na to, że jakoś podświadomie, patrząc na rachunek ekonomiczny, na bilans ekonomiczny, potrafimy eliminować albo źle traktować pewne grupy społeczne, chociażby ludzi w podeszłym wieku, ludzi chorych. I tak łatwo z tego zapatrzenia się w ekonomię, w samowystarczalność przejść również do uczelni i eliminować te kierunki, które wyznaczają misję uniwersytetu. I stąd podczas inauguracji nie może zabraknąć tego słowa, że w uniwersytecie chcemy się w pełni rozwijać, nie tylko zgłębiać jeden kierunek, ale mieć to środowisko profesorów, wykładowców, różnych inicjatyw naukowych i innych, których młody człowiek w pełni staje się człowiekiem. Wyrażam radość, że 13. już z kolei inauguracja Uniwersytetu Zielonogórskiego ma miejsce. Bo to jest szansa dla naszego terenu. Gdyby nie było uniwersytetu, nie powiem, że ja się stąd bym wyprowadził. Ale to jest też i przyszłość. I dlatego chcę studentom powiedzieć, że mamy wspaniałych profesorów, wykładowców. Mamy tradycję pewnych dyscyplin, które włączyły się w ramy
Uniwersytetu. I trzeba to docenić, trzeba się tym cieszyć i trzeba tych profesorów swoimi pytaniami, swoim zainteresowaniem naukowym pobudzać do aktywnego bycia w uniwersytecie. Ale z drugiej strony chcę powiedzieć studentom, że mają wielką szansę. Szansę wieloraką. I tak jak pan rektor to mówił, trzeba z niej skorzystać. Trzeba nauczyć się uruchamiać inteligencję poprzez rzetelną naukę. Trzeba uczyć się prawdziwej mądrości. Trzeba w tym wszystkim znaleźć miejsce dla swojej wiary, dla duszpasterstwa akademickiego. I potrzeba też uczyć się wzajemnego współżycia w pokoju i miłości. I dlatego życzę, ażeby ten rok akademicki był wielką przygodą dla profesorów i dla studentów, których odkrywanie prawdy będzie dawało nam wielką satysfakcję. Wszystkiego najlepszego. Dziękuję księdzu biskupowi za życzliwe słowa i o wystąpienie proszę teraz prezydenta Zielonej Góry, pana Janusza Kubickiego. Bardzo proszę. Jego Magnificencjo Rektorze, Wysoki Senacie, szanowni goście i wy młodzi ludzie, którzy rozpoczynacie dzisiaj pierwszy rok swoich studiów. Dzisiejszy dzień powinien być dniem radosnym, bo to dzisiaj zaczynacie nową przygodę w swoim życiu. Przygodę z uniwersytetem. To tu przez najbliższe lata spędzicie część swojego życia. To tu zostaniecie ukształtowani. Pan ksiądz biskup mówił, że gdyby nie było uniwersytetu, pewnie by się stąd wyprowadził. Ja powiem przewrotnie, że gdyby nie było uniwersytetu, to mnie by nie było, bo ja zawsze jak jestem tutaj w tym miejscu na tej sali, patrzę na swoich nauczycieli akademickich, którzy tutaj są, którzy mnie uczyli. Bez nich nie osiągnąłbym tego, co osiągnąłem. To dzięki nim jestem w tym miejscu, w którym w tej chwili się znajduję, za co chciałbym zawsze serdecznie podziękować. Dlatego zawsze apeluję do młodych ludzi, korzystajcie z tego, co może dać wam uniwersytet. Cieszcie się tym i zdobywajcie wiedzę. Dziękuję bardzo. Dziękuję panie prezydencie za życzliwe słowa i mam nadzieję, że będzie nam się znakomicie współpracowało w dalszych latach. O wystąpienie proszę teraz przedstawiciela Parlamentu Studenckiego, pana Grzegorza Gryncewicza. Bardzo proszę. Magnificencjo Rektorze, Wysoki Senacie, dostojni goście, drodzy studenci. Inaugurujemy dzisiaj uroczyście kolejny rok akademicki. Dla studentów pierwszego roku gratuluję wyboru uczelni. Rozpoczynacie ważny etap w swoim życiu. Kluczową sprawą jest, aby przeżyć okres studiów intensywnie. Studia pozwalają rozwijać się na wielu obszarach, takie jak nauka, kultura, zdobywanie praktycznych umiejętności zawodowych, działalność w kołach naukowych i organizacjach studenckich, praca w mediach studenckich, działalność w organach samorządu studenckiego oraz wymiany studenckie międzynarodowe i krajowe. Pamiętajmy, że studenci w dużej mierze współtworzą nasz uniwersytet, jego wizerunek, dlatego warto angażować się w działalność na rzecz uczelni. Ważna jest świadomość podczas studiowania, dlatego zachęcam żaków do zapoznania się z prawami i obowiązkami studentów oraz poznanie władz uczelni oraz władz wydziałowych. Studia to nie tylko nauka i działalność studencka. Zachęcam wszystkich do skorzystania z bogatej oferty kulturalno-rozrywkowej Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz miasta. Na naszej uczelni działają kluby studenckie, kabarety. Bogata również jest oferta sportowa w ramach AZS-u. Zielonogórskie Święto Studentów Bachanalia uważam, że stało się jednym ze znaków rozpoznawczych naszego Uniwersytetu Zielonogórskiego. Uniwersytet Zielonogórski zawsze był uczelnią przyjazną dla studentów i wierzę, że taki już pozostanie na zawsze. Mam nadzieję, że mimo niżu demograficznego oraz kryzysu ekonomicznego nasz uniwersytet będzie się rozwijał, bo silnego uniwersytetu potrzebuje to miasto, to województwo, a przede wszystkim potrzebują go studenci.
Na sam koniec chciałbym życzyć powodzenia oraz sukcesów studentom oraz władzom uczelni w nadchodzącym roku akademickim. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję panu za wystąpienie. Szanowni państwo, z satysfakcją pragnę poinformować, że prezydent Rzeczpospolitej Polskiej przyznał pracownikom naszego Uniwersytetu odznaczenia państwowe. Proszę panią profesor Magdalenę Graczek, prorektora do spraw jakości kształcenia, o przedstawienie odznaczonych osób. Bardzo proszę. Wasza Magnificencjo, szanowni państwo, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski został uhonorowany pan profesor doktor habilitowany Zdzisław Wołk. Złotym Krzyżem Zasługi został uhonorowany doktor habilitowany pan profesor Andrzej Pieczyński, prorektor do spraw rozwoju. Srebrnym Krzyżem Zasługi został uhonorowany doktor habilitowany Dariusz Dolański, profesor Uniwersytetu Zielonogórskiego. Serdecznie gratuluję kolegom wyróżnienia. Proszę o wejście na podium. Pana wojewodę proszę o dokonanie aktu dekoracji, a wszystkich państwa o powstanie. Pragnę poinformować, że za wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe zostały przyznane doroczne stypendia ministra nauki i szkolnictwa wyższego oraz stypendia i nagrody rektora uniwersytetu. O przedstawienie wyróżnionych proszę pana prorektora do spraw studenckich, pana profesora Wojciecha Szczerzyńskiego. Bardzo proszę. Szanowni państwo, minister nauki i szkolnictwa wyższego jak co roku przyznaje swoje stypendia. W grupie tych stypendystów, tak jak wspomniał pan rektor, znaleźli się również nasi studenci. I tak, z Wydziału Inżynierii i Środowiska pani Natalia Korzuchowska, kierunek Inżynieria Środowiska, stypendium za wybitne osiągnięcia sportowe w dyscyplinie pięciobój nowoczesny. Z Wydziału Mechanicznego pani Joanna Filik, kierunek Inżynieria Biomedyczna, stypendium za wybitne osiągnięcia naukowe. Również z Wydziału Mechanicznego pani Kornelia Zaborowska, kierunek Inżynieria Biomedyczna, stypendium za wybitne osiągnięcie naukowe. Z Wydziału Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu pan Piotr Grudzin, kierunek Socjologia, stypendium za wybitne osiągnięcia sportowe. Pani Joanna Łochowska, kierunek Pedagogika, specjalność Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i profilaktyka, stypendium za wybitne osiągnięcia sportowe.
Pani Adrianna Łogoźna, kierunek pedagogika, specjalność resocjalizacja z poradnictwem specjalistycznym, stypendium za wybitne osiągnięcia naukowe. Również pragnę poinformować, że w minionym roku akademickim jego magnificencja rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego przyznał 93 nagrody za aktywną działalność studentów i doktorantów, w tym studentom 77 takich nagród, doktorantom 16 w semestrze zimowym, a w semestrze letnim 46 nagród, 35 dla studentów, 11 dla doktorantów. Wspomnę tylko osoby, które uzyskały nagrody pierwszego stopnia. Z Wydziału Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji pan Konrad Czech. Z Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska pan Tomasz Bryk, pan Michał Burda, pani Magdalena Hajost. Z Wydziału Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu pan Grzegorz Gryncewicz, pani Natalia Litwin, pani Daria Tarnowska. Nagrody pierwszego stopnia otrzymali następujący doktoranci. Z Wydziału Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji pan magister inżynier Jakub Lipiński. Z Wydziału Fizyki i Astronomii pani magister Anna Skrzypczak. Z Wydziału Humanistycznego pani magister Monika Alechno-Matuszczak i pan magister Maciej Lubik. Z Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska pani magister inżynier Hanna Lechów. Z Wydziału Matematyki, Informatyki i Telekomunikacji. Pan magister Maciej Kozar. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Wszystkim wyróżnionym składam najserdeczniejsze gratulacje oraz życzenia dalszych osiągnięć i wytrwałości w zdobywaniu wiedzy. Proszę Państwa, o rozwoju uczelni decydują nie tylko prowadzone badania naukowe i wysoka jakość kształcenia, ale także osiągnięcia studentów. O przedstawienie szczególnie wyróżniających się studentów proszę pana prorektora do spraw studenckich, pana profesora Wojciecha Strzyżewskiego, już etatowo. Bardzo proszę. Szanowni Państwo, o ile przed chwilą wymieniałem stypendystów ministra i stypendystów i tych, którzy otrzymali nagrody od pana rektora za działalność różnego rodzaju, w tej chwili chciałbym zaprezentować naszych absolwentów nominowanych przez poszczególne wydziały do nagród za wyróżniającą się pracę dyplomową. Myślę, że jest to stworzenie takiej nowej tradycji, która na stałe wejdzie do kalendarza inauguracji roku akademickiego. Jesteśmy rzeczywiście dumni z naszych studentów, którzy napisali pracę nie tylko o charakterze teoretycznym, które również są ważne, ale takie, które znajdą być może w krótkim czasie praktyczne zastosowanie. I tak bardzo miło mi poinformować, że zostaną tym absolwentom, których za chwilę wymienię, nagrody pieniężne i dyplomy, nagrody pieniężne, o ile wiem, w wysokości 2000 zł, więc myślę, że dodatkowa motywacja. I tak, Szanowni Państwo, nagrody, które ufundowała pani marszałek województwa lubuskiego. Z Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska z kierunku budownictwo, specjalność drogi i mosty, pan magister inżynier Błażej Kijanek za pracę pod tytułem Projekt mostu objazdowego nad Odrą na czas remontu stałego obiektu drogowego DW315 w Nowej Sodzi. Promotor pracy pan profesor doktor habilitowany inżynier Janusz Szelka. Z Wydziału Mechanicznego kierunek inżynieria biomedyczna pani magister inżynier Monika Ratajczak, tytuł pracy badania własności mechanicznych rdzenia kręgowego w stanie jednoosiowego rozciągania. Promotor pracy pan doktor inżynier Marek Malinowski. Z Wydziału Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu, kierunek pedagogika, specjalność pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i profilaktyka, pani magister Katarzyna Romanowska za pracę pod tytułem Przyjaźń i zainteresowania, a samodzielność dzieci z rodzin zastępczych. Promotorem pracy była pani profesor Grażyna Gajewska. Nagrody, które ufundował pan prezydent miasta Zielonej Góry, Janusz Kubicki, dla następujących naszych absolwentów. W
Wydział Elektrotechniki, Informatyki, Telekomunikacji, kierunek Automatyka i Robotyka, specjalność Komputerowe Systemy Automatyki. Pan magister inżynier Damian Kowalów, tytuł pracy: Autonomiczny system pozycjonowania i śledzenia obiektów dla przemysłowego manipulatora robotycznego. Promotorem pracy był pan profesor Maciej Pata. W związku z tym, że laureat jest w delegacji, w jego imieniu nagrodę odbierze pani Dorota Matusza. Z Wydziału Nauk Biologicznych, kierunek Ochrona Środowiska, specjalność Ochrona Zasobów Naturalnych. Pani magister Marta Kubica, tytuł pracy: Ocena zachowań zdrowotnych młodzieży akademickiej. Promotorem pracy była pani dr Ewa Nowacka-Kiar. Z Wydziału Ekonomii i Zarządzania, kierunek Zarządzanie, specjalność Finanse i Bankowość, ubezpieczenia, Finanse, Bankowość i Ubezpieczenia we współczesnej gospodarce. Nagroda dla pani magister Anny Rojewskiej za pracę: Rating kredytowy stosowany w bankach z punktu widzenia kontrolingu. Promotorem pracy był pan profesor Paul-Dieter Kluge. Przepraszam za przekręcenie specjalności. Z Wydziału Fizyki i Astronomii, kierunek Astronomia, specjalność Astrofizyka Komputerowa. Nagrodę otrzymuje pani magister Monika Rybicka za pracę pod tytułem Analiza statystyczna pomiarów jasności białych karłów. Promotorem pracy był pan dr Krzysztof Krzeszowski. Z Wydziału Artystycznego, kierunek Architektura Wnętrz. Nagrodę otrzymuje pani Natalia Stachowiak-Honkisz za pracę, tutaj mamy część teoretyczną i artystyczną. Część teoretyczna nosi tytuł Architektura starych młynów wodnych, młyny XIX-wieczne wczoraj i dziś. Natomiast część artystyczna, adaptacja młyna parowego w Pniewach na hotel. Promotorem pracy była pani dr Agnieszka Meller-Kawa. Nagrodę ufundowaną przez Santander Universitatis uzyskała z Wydziału Matematyki, Informatyki i Ekonometrii, specjalność Matematyka z Informatyką w Finansach i Ubezpieczeniach, pani magister Magda Rudowicz za pracę Wycena opcji i zmienność dla wybranych ciągłych modeli cen. Promotorem pracy był pan profesor Mariusz Michta. W końcu list gratulacyjny, dyplom firmy Siemens otrzyma pan magister inżynier Mateusz Wenderski za uzyskanie certyfikatów Akademii Siemensa z wynikiem 100%. Widzę, że osoby nominowane są. Bardzo proszę zatem panią marszałek o wręczenie nagród. Osoby, które otrzymują od pani marszałek, proszę. Dziękujemy bardzo. Bardzo proszę panie prezydencie o wręczenie nagród. Thank you.
Dziękuję bardzo. Nagrodę Santander Universitatis wręczy pan Maciej Kaczmarski, dyrektor 4 oddziału Banku Zachodniego WBK. Bardzo proszę, panie dyrektorze. Dziękuję bardzo. List gratulacyjny od firmy Siemens wręczy pan dziekan Wydziału Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji, pan profesor Andrzej Obuchowicz. Bardzo proszę. Dziękuję państwu bardzo. Dziękuję bardzo, panie profesorze. Szanowni państwo, w imieniu władz uczelni i naszych dostojnych gości pragnę wszystkim odznaczonym, nagrodzonym i wyróżnionym złożyć najserdeczniejsze gratulacje i życzenia dalszych sukcesów i osobistej pomyślności. Szanowni państwo, zbliżamy się powoli do końca naszej uroczystości. Jeszcze mamy, proszę? Tak, tak, panie rektorze, jeszcze większy tłok za chwilę się zrobi. Aha, koła jeszcze tak, mamy, tak, bardzo proszę, oczywiście. Szanowni państwo, tak jak zapowiedziałem, oprócz indywidualnych osiągnięć mamy już również osiągnięcia, nazwałbym to grupowe. To znaczy to, co jest jedną z najcenniejszych wartości pracy akademickiej i jednocześnie chyba w życiu studenckim, studencka działalność naukowa. A zatem mam tutaj na myśli koła naukowe, stowarzyszenia, których na uniwersytecie mamy ponad 150, więc myślę, że wszyscy ci, którzy chcieliby działać, chcą działać, znajdą swoje miejsce i myślę, że te koła naukowe to są takie pierwsze początki pracy naukowej, pierwsze pomysły, pierwsze przygotowane imprezy. To wszystko później przekłada się czy na pracę naukową, czy na pracę zawodową i myślę, że należy tu wszystkich studentów zachęcać do działalności w studenckim ruchu naukowym. Powiem sam, że również przez wiele lat jako student uczestniczyłem w takim kole naukowym i bardzo sobie to dobrze wspominam. A zatem, szanowni państwo, studenckie koła naukowe nominowane do nagrody Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego za wyróżniającą się działalność. Koło naukowe Biomedus. Opiekun koła pan doktor inżynier Tomasz Klekiel, przewodniczący Michał Mazur. Koło naukowe młodych dydaktyków UZ. Opiekun koła pani doktor Eunika Baron-Polańczyk, przewodniczący koła pan Krzysztof Ciećwierz. Koło naukowe historii techniki. Opiekun koła pan doktor inżynier architekt Sławomir Łotysz, przewodnicząca pani Magdalena Bryłka. Koło naukowe ekozarządzania. Opiekun koła pan magister inżynier Leszek Kazimierczak-Piwko, przewodniczący, czy jak mam tu zapisane, prezes koła, pan Maciej Gawron. Akademicki Związek Motorowy. Opiekun koła pan Zdzisław Wałęga, przewodniczący Krzysztof Dajksel, zastępca przewodniczącego pan Krzysztof Kwiatkowski. Koło młodych romanistów. Opiekun pani doktor Elżbieta Jastrzębska, przewodnicząca pani Irmina Jakubas. Studenckie koło epigraficzne. Opiekun koła pan doktor Adam Górski, przewodniczący pan Michał Dalidowicz. Dla niewtajemniczonych powiem, że epigrafika to jest nauka pomocnicza historii zajmująca się pismem monumentalnym. Koło naukowe Prison. Penitencjarne koło naukowe studentów Uniwersytetu Zielonogórskiego. Opiekun koła pani doktor Barbara Toroń, przewodnicząca pani Monika Kaczmarczyk. Koło naukowe biologów. Opiekun koła pani doktor Krystyna Walińska, przewodnicząca pani Anita Leciejewska. I w końcu, last but not least, koło naukowe InfoArche. Opiekun koła magister Krzysztof Stanikowski, przewodnicząca pani Izabela Maczkowska. Bardzo proszę pana rektora o wręczenie dyplomów.
wielu Pani sukcesach i serdecznie gratuluję. To jest cały czas to jest. Ale to do koło młodych humanistów. Przewodniczący Studenckiego Koła Elektronicznego i opiekę koła za nim chorych. Dziękuję. Mam nadzieję, że szybko dojdzie do zdrowia. Dziękuję. Koło naukowe. Dziękuję za całą działalność. Ja też bardzo dziękuję. Koło naukowe. No, że się rektor nie wywalił, o też... Zanim Państwo opuścicie scenę, chciałbym poinformować również, że jedno z kół dostało jeszcze dodatkowe wyróżnienie. Otóż nagrodę dla Akademickiego Związku Motorowego ufundowała firma Techbud. To, co mówiłem, ta działalność kół przekłada się również na praktyczną współpracę. Dyplomy dla Akademickiego Związku Motorowego w imieniu firmy Techbud wręczy pan doktor inżynier Jan Krawiec. Bardzo proszę pana doktora. Jego magnificencja, szanowni państwo, ja przedtem może dwa słowa jeszcze. Kiedy w latach 90. poszukiwałem dla swojej firmy jakiegoś pomysłu, produktu, który mógłbym wdrożyć, odwiedziłem wówczas Politechnikę Warszawską, Politechnikę Wrocławską, oczywiście naszą uczelnię, Wyższą Szkołę Inżynierską, gdzie poza zdziwieniem, że się znalazłem, niestety nic więcej nie znalazłem. W związku z tym zostałem przedstawicielem światowych producentów silników John Deere i Janmar. A dzisiaj rozwija się doskonale współpraca z Wydziałem Mechanicznym naszego Uniwersytetu. I z tego miejsca chciałbym serdecznie podziękować panu profesorowi Sławomirowi Kłosowi, dziekanowi tegoż wydziału, jak również prodziekanowi pani Justynie Patala z Maliszewskiej, doktorowi habilitowanemu, którzy robią dobrą robotę dla naszej firmy. Ale niezależnie od tego, właśnie koło Uniwersytetu, a więc Akademicki Związek Motorowy, jako młodzi ludzie współpracują z nami, również tworzą dobrą, czy dobry krok do przyszłości. I z tego tytułu chciałbym ich wyróżnić i zachęcić do dalszej współpracy, a my jako firma, jako przemysł liczymy właśnie na takich młodych ludzi, którzy swą młodością, werwą, pomysłami będą nas zasilać. Dziękuję za uwagę. Teraz rzeczywiście zbliżamy się już powoli do końca, proszę Państwa.
Pragnę poinformować w tym miejscu, że z okazji inauguracji nowego roku akademickiego nasz Uniwersytet otrzymał wiele listów gratulacyjnych od naszych przyjaciół z wielu uczelni i instytucji. No, życzenia, trzeba o tym wspomnieć, przesłała przede wszystkim pani profesor Barbara Kudrycka, minister nauki i szkolnictwa wyższego. W imieniu całego środowiska serdecznie dziękuję za wszystkie te życzenia. Ostatnim elementem, ale jakże ważnym inauguracji musi być wykład inauguracyjny. O wygłoszenie dzisiejszego wykładu inauguracyjnego pod tytułem Fale grawitacyjne, nowe okno na wszechświat, proszę panią profesor Dorotę Gądek-Rosińską z Wydziału Fizyki i Astronomii. Bardzo proszę panią profesor. Inauguracja nowego roku akademickiego na Uniwersytecie Zielonogórskim powoli dobiega końca. W uroczystości uczestniczyli przede wszystkim pracownicy i studenci uczelni, a także władze państwowe, samorządowe i kościelne oraz inni zaproszeni goście. Za chwilę rozpocznie się wykład inauguracyjny pani profesor Doroty Gądek-Rosińskiej. Wykład zatytułowany Fale grawitacyjne, nowe okno na wszechświat. My w tej chwili kończymy transmisję inauguracji. Do obejrzenia wykładu zapraszam państwa na stronę internetową Telewizji Uniwersyteckiej, która jest dostępna pod adresem www.tv.uz.zgora.pl. Dziękuję, że byli państwo z nami podczas tej uroczystości. Anna Urbańska, Telewizja Uniwersytetu Zielonogórskiego, także dla RTV Lubuskiej. Również państwu powiem, jakiego typu fundamentalne, jakiego typu odpowiedzi będziemy chcieli uzyskać na fundamentalne pytania.